Cześć, nazywam się Janek Pudłowski. Na co dzień gram na perkusji i uczę muzyki, która zajmuje większość mojego wolnego czasu, zawodowego też. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć sobie na bardzo ciekawe pytanie, a mianowicie, jakie figury geometryczne kryją się w instrumentach muzycznych? Pokażę Wam kilka instrumentów, na których przykładzie będziemy starali się na to pytanie odpowiedzieć. Zapraszam. Instrument, za którym siedzę, nazywamy zestawem perkusyjnym. Składa się on z talerzy perkusyjnych o różnych rozmiarach oraz z bębnów, również o różnych rozmiarach. Idąc od tej strony mamy najmniejszy, średni, największy talerz. Mamy też malutki, średni, większy i największy bęben. Ich brzmienie zależy od tego, z czego są zrobione. Talerze zrobione są ze stopu metali, a bębny z drewna i tworzyw sztucznych. Nasze perkusyjne koła brzmią zgoła inaczej, w zależności od tego, z czego są zrobione i w jakim są rozmiarze. Zobaczmy to na przykładzie talerza hi-hat i talerza ride. Teraz zagram na hi-hacie. A teraz uderzę w talerz ride. Teraz spójrzmy, jak różnie brzmią nasze koła, jeśli chodzi o bębny. Pokażemy to na przykładzie bębna tom-tom i bębna floor-tom. Zagram teraz na tom-tomie. A teraz na floor-tomie. Jak widzicie, figury geometryczne otaczają nas dosłownie zewsząd. Na przykład w gitarze basowej, którą trzymam tutaj. Zobaczcie. Koła, prostokąty, linie, kolejne koła. Na główce gitary mamy kolejne koła. Dalej na gryfie linie, kolejne prostokąty i kolejne koła. Charakterystycznym instrumentem, który ma bardzo charakterystyczny kształt, jest trójkąt. Trójkąt, który często ma się w szkole i na którym gra się tak. Kolejnym instrumentem, który przygotowałem dla Was dzisiaj, jest pochodzący z Ameryki Południowej kahon. Kahon, jak widzicie, jest świetnym przykładem prostokąta. Jest to drewniana skrzynia, na której, żeby grać, trzeba usiąść. W środku tej skrzyni znajdują się metalowe sprężyny, które dają nam taki właśnie dźwięk. Z tyłu kahona mamy otwór rezonansowy, taki sam jak w gitarze klasycznej, który powoduje uchodzenie dźwięku na zewnątrz. Jeżeli mielibyście okazję kiedyś spróbować grać na tym instrumencie, polecam, bo jest to świetna zabawa. Pokazałem Wam dzisiaj kilka instrumentów muzycznych, w których, jak sami widzicie, zawarte jest bardzo dużo figur geometrycznych. Aczkolwiek jestem pewien, że w Waszym życiu codziennym będziecie mogli tych figur znaleźć znacznie więcej. Szukanie takich figur jest świetną zabawą na rozruszanie kreatywności.